Ci, którzy zakochali się w astrofotografii, doskonale wiedzą, że wykonanie jednego zdjęcia obiektu głębokiego nieba to praca wykonana w czasie jednej lub kilku nocy. Jeśli okaże się, że w czasie całej sesji astrofotograficznej zgubiliście gdzieś ostrość, to finalny efekt może być albo niezadowalający, albo może go nie być po prostu wcale, bo część lub większość materiału będziecie musieli wyrzucić do kosza. Nie można ustawić ostrości tylko raz na początku samego procesu, tylko trzeba ją regularnie kontrolować i regularnie wykonywać korekty ostrości. Można to robić manualnie, można to robić za pomocą systemów automatycznych. I w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować jeden z takich systemów. Jest to fokuser firmy Prima Luce Lab Esatto 4 cale, wysoko zaawansowany fokuser. I Arco, który nie jest związany z samą ostrością, tylko jest urządzeniem, które akurat nabyłem w zestawie z fokuserem, to jest rotator kamery lub derotator pola. Rafał z tej strony, blog mojenocneniebo.pl, zapraszam. Zatem przyjrzyjmy się bliżej fokuserowi Esatto 4 cale. Po wyciągnięciu go z pudełka pierwsze wrażenia są naprawdę bardzo pozytywne, ponieważ on jest wykonany w sposób bardzo estetyczny, elegancki, kompaktowy. Widać tutaj po prostu jakość. Myślę, że jest to cecha wspólna dla wszystkich produktów Prima Luce, że oprócz dobrych cech użytkowych, parametrów technicznych, charakteryzują się one wszystkie właśnie dobrą jakością wykonania. Waga fokusera to jest około 2 kg, to jest dokładnie 2,50 kg, całkowity udźwig do 10 kg. Fokuser montowany jest bezpośrednio do tuby teleskopu, zatem eliminujemy tutaj całkowicie wyciąg okularowy manualny, który dostarczany jest razem z teleskopem. Jest to o tyle ważne, że właśnie w tego typu wyciągach, czyli w manualnych wyciągach, bardzo często obecne są różnego rodzaju defekty, jak ugięcia czy po prostu luzy. Tutaj tych ugięć ani luzów tutaj absolutnie nie ma, nie może być w tego typu konstrukcji. To jest fokuser łożyskowany, długość wyciągu 35 mm. No i chyba najważniejszy parametr, zdecydowanie najważniejszy, to jest rozdzielczość, czyli wielkość kroku. Wielkość kroku dla Esatto 4 cale to jest 400 mikrometra. Jest to wartość naprawdę tak abstrakcyjna, że wręcz trudna do wyobrażenia, bo operując milimetrami to będzie 0,00004 mm. To jest wielkość jednego kroku. Czyli żeby osiągnąć maksymalną pozycję tych 35 mm, ten fokuser musi wykonać 875 tysięcy kroków. Naprawdę coś niesamowitego. Szerokość 65 mm, to będzie parametr o tyle ważny, że będziemy musieli dobrać odpowiedniej długości adapter dla naszego zestawu. I jeśli chodzi o same złącza, to od strony teleskopu jest złącze typu jaskółczy ogon, 137,1 mm średnica. Złącze po stronie kamery to jest złącze typu, tutaj mamy gwint męski, 110 mm. Światło 102 mm. Spójrzmy na panel przedni fokusera i mamy tutaj różnego rodzaju złącza, gniazda, kontrolki. Po kolei od mojej prawej strony mamy pierwsze złącze, jest to złącze USB-C służące do połączenia urządzenia z komputerem, jeśli chcemy je kontrolować za pomocą komputera. Dalej mamy złącze ARCO służące do połączenia tych dwóch urządzeń, które tutaj widzicie, czyli rotatora kamery razem z fokuserem. Ponieważ ten rotator nie jest zasilany z osobnego źródła, musi być zasilany i kontrolowany przez albo Esatto, albo Sestosenso, w zależności od urządzenia, jakie wybierzecie do kontroli swojej ostrości.
Dalej mamy złącze prądowe, czyli zasilanie standardowe 12 V, tak jak większość albo wszystkie urządzenia w astrofotografii. I ostatnie złącze to jest złącze temperaturowe, służące do tego, żeby podłączyć próbnik temperatury i wprowadzać ewentualne korekty w trybie automatycznym. Dalej mamy zestaw kontrolek. Pierwsza kontrolka PWR to jest kontrolka zasilania, jeśli jest ono podłączone. Kontrolka świeci się czy pali się na czerwono. Dalej mamy kontrolkę Wi-Fi i tutaj bardzo ważna kwestia. Ten fokuser EZATTO ma wbudowaną swoją własną sieć Wi-Fi. Czyli jeśli ktoś chciałby go wykorzystać do obserwacji wizualnych, niekoniecznie astrofotografii, to nie ma żadnych przeszkód. Nie musi mieć ze sobą komputera, nie musi łączyć tych dwóch urządzeń, czyli komputera i fokusera. Może wykorzystać wbudowaną sieć Wi-Fi i za pomocą własnego smartfona regulować sobie ostrość. Więc jeżeli sieć Wi-Fi jest wykorzystywana, jest aktywna, wówczas kontrolka Wi-Fi również pali się na czerwono. I ostatnia kontrolka ARC jest to kontrolka sygnalizująca współpracę z rotatorem kamery. Jeszcze na panelu mamy jeszcze przycisk reset. Służy do tego, żeby zresetować to urządzenie do ustawień fabrycznych. Jak zainstalować EZATTO? Sprawa nie jest bardzo skomplikowana, jest prosta, ale wymaga przeprowadzenia kilku pomiarów. W tej chwili przygotowałem teleskop, który ustawiony jest w pozycji ostrości. Mamy tutaj wyciąg okularowy manualny, mamy korektor pola, koło filtrowe i kamerę. Jeżeli nie używacie korektora pola, to pomiary polegają na tym, aby zmierzyć odległość pomiędzy końcem teleskopu a pozycją matrycy. Jeżeli używacie korektora pola, ten pomiar będzie wyglądał inaczej, dlatego że odległość między korektorem a matrycą musi być ustalona stała i niezmienna. W tym przypadku jest to 55 mm, więc pomiar w moim przypadku będzie polegał na zmierzeniu odległości między końcem teleskopu a krawędzią korektora. Bierzemy zwykłą miarkę i dokonujemy pomiaru odległości między końcem teleskopu, między krawędzią korektora. W moim przypadku jest to 204 mm i to jest taka odległość, która będzie musiała zostać uzupełniona urządzeniami i dopełniona różnego rodzaju adapterami, tak żeby zachować tą odległość, tak, między krawędzią teleskopu, samej tuby teleskopu, a matrycą. Czyli potrzebne są adaptery, więc może kilka słów o adapterach. Znając już odległość między końcem teleskopu a korektorem pola, jeśli go używacie, która wynosi w moim przypadku 204 mm, możemy przystąpić do kalkulacji długości poszczególnych adapterów. Od czego zacząć? Oczywiście trzeba zacząć od połączenia tych elementów, które mamy. W tym przypadku jest to połączenie EZATTO z ARCO. To jest adapter PL3600459, który nakręcamy na gwint męski. Gwint męski EZATTO. Złącze od strony ARCO jest to złącze typu jaskółczy ogon, podobny do tego złącza EZATTO od strony teleskopu. I nakładamy ARCO na ten właśnie jaskółczy ogon. Patrzymy, czy jest wszystko równo. I za pomocą klucza imbusowego 1,5 mm dokonujemy przykręcenia. I przykręcamy. Tutaj są trzy śrubki. Pierwsza przykręcona. Druga. OK. I od strony czołowej jest trzecia śrubka. Dobra, nie za mocno, żeby gwintu nie przekręcić. Element EZATTO i ARCO mamy już połączony. Całkowita szerokość tego elementu to jest 93 mm. I jest jedna rzecz, o której musimy naprawdę bezwzględnie pamiętać przy dalszych obliczeniach. Otóż w tej chwili ten wyciąg jest w pozycji 0. Pamiętajmy, że aby móc w ogóle regulować czy złapać ostrość, potrzebujemy pewnego zakresu działania wyciągu.
Jeżeli całkowita długość wyciągu wynosi 35 mm, to ostrość powinniśmy starać się złapać w punkcie mniej więcej połowy długości pracy tego wyciągu. Czyli 35, jak podzielimy na pół, przyjmijmy mniej więcej, że jest to 16 mm. Czyli do odległości, do długości 93 mm trzeba dodać wyciąg w połowie jego długości, czyli 16 mm, tak? 93 plus 16 to jest 109, otrzymamy 109 mm. I teraz możemy zacząć już dalsze kalkulowanie. Zatem pamiętamy, całkowita długość to jest 204 mm. Szerokość esatto arco to jest 93 mm plus połowa długości drogi wyciągu 16 mm równa się 109 mm. Zatem od całkowitej długości 204 mm odejmujemy 109 mm i otrzymujemy 95 mm. To jest odległość, jaką musimy, czy dystans, jaki musimy wypełnić adapterami. Adapterami dlatego, że potrzebujemy na pewno dwa adaptery. Jeden od strony teleskopu łączący teleskop z Esatto, a drugi adapter od strony arco łączący właśnie arco z korektorem pola w moim przypadku. Obydwa te adaptery zamówiłem na stronie Precise Parts, amerykański sklep online, który produkuje adaptery naprawdę bardzo wysokiej jakości. Mają dużą bazę danych, gdzie praktycznie znajdziecie wszystkie elementy. Mnie niestety akurat nie udało się znaleźć mojego teleskopu, więc musiałem zamówić u nich adapter, podając własne wymiary. I tutaj niestety pojawił się błąd, ponieważ niezbyt dokładnie zmierzyłem średnicę mojego teleskopu. Zamówiłem adapter, który, jak się okazało, później niestety nie pasował. Tutaj z pomocą przyszedł mi serwis Astro, polski warsztat, którego nie znałem przed zamówieniem, od pana Tomasza. Także tutaj bardzo dziękuję za pomoc, za przyjęcie zlecenia i gorąco polecam wykonanie w tym warsztacie samych adapterów albo wszelkie modyfikacje, więc tutaj jestem ogromnie wdzięczny za pomoc. Maksymalna szerokość adaptera, jakie na Precise Parts można zamówić, to jest 75 mm, więc wróćmy do rachunku. Mamy 95 mm, odjąć 75 mm, bo takiej długości mogłem zamówić ten pierwszy adapter. Otrzymujemy 20 mm. Zatem już tutaj naturalnym jest, że ostatni adapter musiał mieć maksymalną szerokość właśnie 20 mm i taki adapter zamówiłem, 20 mm. Rachunek się zgadza, więc i punkt ostrości też powinien wypaść w tym samym miejscu. Mam nadzieję, że tak będzie, a trochę kłamię, bo już to sprawdziłem i wiem, że tak jest, więc z tego jestem akurat pewny. Adaptery i cała kalkulacja została już wykonana poprawnie, więc przeskoczmy teraz do teleskopu i spróbujmy to wszystko razem zmontować. OK, wszystko jest już zmontowane, wymagało trochę czasu i wysiłku. Mam już adaptery, Esatto Arco, wszystko jest na miejscu. Odległość 204 mm, tak jak było planowane od samego początku, więc jestem naprawdę pewny i tak jak mówiłem, sprawdziłem, że punkt ostrości mam we właściwym miejscu. Cóż, pozostaje mi odpalić może software i z nim zarządzać z poziomu Play, albo jak go wykorzystać w innym programie, jak na przykład Sequence Generator Pro. Zobaczmy.
Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Jak macie jakieś pytania, to piszcie. Zdaję sobie sprawę, że nie ma wielu filmików na YouTubie odnośnie Zatto Jarko. Jeśli nie poruszyłem jakiegoś tematu, to piszcie, będę odpowiadał. Zaglądajcie na mojego bloga mojenocneniebo.pl. Jeszcze raz dziękuję za spotkanie. Trzymajcie się, cześć, czystego nieba.